Dziękuję bardzo. Pani marszałek, panie premierze, kapitał ma narodowość. Ta teza była nieobecna w debacie w Polsce po roku 1990. Ba, bardzo gorliwie, często na tej sali tej tezie zaprzeczano. Przekonaliśmy się o tym bardzo szybko w sektorze bankowym. Okazało się, że centrale banków zagranicznych mogą wydawać dyspozycje spółkom córką w Polsce, żeby kredytowały albo nie kredytowały określonych branż mimo tego, że było to jak najbardziej działanie efektywne. Teraz o tym, że kapitał ma narodowość, informuje nas branża motoryzacyjna. I rzeczywiście skutki tej informacji są dramatyczne dla rynku pracy, bo przecież to nie tylko te 1500 miejsc pracy w samej fabryce Fiat Auto Poland, ale setki miejsc pracy w przedsiębiorstwach kooperacyjnych. Obawiam się, że przy tej strukturze, o której pan mówił, że 2% tego, co jest wyprodukowane w Polsce, zaledwie jest, w Polsce zostaje, a reszta idzie na eksport, że ta branża może komunikować kolejne niedobre informacje dla nas, w tym w szczególności dla rynku pracy. I obawiam się, panie premierze, że te rozwiązania, które pan tutaj zasygnalizował, zarysował, a więc przede wszystkim sankcje, jak rozumiem, tak zrozumiałem, czy pewne ograniczenia, wymuszenia dla tych, którzy, dla posiadaczy starych samochodów, kontynuacja programu Gimbus, że to są rozwiązania, które nie wpłyną pozytywnie na to, co się może dziać w branży motoryzacyjnej. Tu padało już to pytanie, chciałem zapytać, no bo takie pomysły były przecież realizowane przez niektóre, no wprawdzie zamożniejsze od nas kraje, chociażby program niemiecki wymiany samochodów na pojazdy ekologiczne za 5 miliardów euro, z którego, nie oszukujmy się, i my w roku 2009 skorzystaliśmy. Więc wydaje mi się, że tylko jakaś formuła nawiązująca do takich rozwiązań, przynajmniej już kończę, nawiązująca do tych rozwiązań może dać pozytywne efekty. Dziękuję bardzo.